Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Days Gone. Dzisiaj zaczynamy od pomocy Boozerowi, bo koleżka gdzieś sobie poszedł daleko od nas. Zdaje się, że wziął ze sobą butelkę i poszedł się zapić. Także let's go. Jesteś tam? Boozman? Tak. Jestem tutaj. Gdzie ty do cholery jesteś? Robi się ciemno. Gdzie? Jestem na farmie. Jezus, zostań tam. Przyjadę po ciebie. Po prostu... To zostań. Dobra, kuma. Kuma, łatwiznę. Jestem na farmie. No to impreza się szykuje. Znaczy właściwie się szykuje, już się chyba kończy powoli. Coś mi się tak wydaje. Nie zaprosił mnie na nią. Dobra, to ta farma. Ricky mówiła, że tu jest ekipa robocza. Boozer! Jesteś tam? Boozman! Cholera. Dobra, musi tu być. I co to leży? Aha. Otwórzcie już tę bramę! Dobra, gdzie jest ziom? Ty, z drugiej strony chyba. Co? Nikogo tu nie ma. Ekipa robocza poszła już do domu. Nie, on wciąż tu jest. Duży gość z jedną ręką. No to wiem, o kim mówisz. Poszedł tamtędy w stronę starego domu na farmie. Nie czekał na transport. Jak go zobaczysz, każ mu siedzieć na tyłku. Daj znać, mnie albo Ricky. Jasne, stary, jak chcesz. Gdzie ten dom? No nie wiem. Jesteś na mapie? Aha. Kurde, chciałem spalić gumę w miejscu i skręcić w prawo, ale zdaje się, że się nie dało. W takiej nawierzchni. Boozer! Jesteś tam? Boozman! Skizo powiedział, że ma butelkę whisky. Gdzie on mógł pójść z butelką whisky? O! Do jednego z domów na farmach? No, pewnie tak. Kurde, jestem uzależniony od zbierania tych wszystkich rzeczy. Może tu. To musi... Boozer! Jesteś tu? To chyba tu. Dobra lektura. Butelka po whisky. Pusta. Chwila, moment. Ale laska. Ups. Pięć. Dobra, najpierw ją. O kuźwa. Leży, krzykacz. Kuźwa, naładujesz się broń w końcu, czy nie? Leży, ścierwo. Nie miałem do czynienia jeszcze z takim krzykaczem nigdy. Dobra, gdzie ten Boozer? Tu są kroki.
Rozejrzyjmy się. Którędy? Tam jesteś. Butelka po piwie. Pusta. Tam się kieruję. Niech to szlak. Skizo miał rację. Idzie do domu. Porusza się pieszo. Nie mógł zajść za daleko. No. Przyda mi się motor. Buzer! Buzman! Hej, Dick. Jak leci, brachu? Mówiłeś, że jesteś na farmie. Właśnie stamtąd wracam i nie ma cię na farmie, buzer! Jakie? No bo to na innej farmie, Dick. Bo na innej farmie byłem. No bo wiesz, no, bo znalazłem sześciopak. No, tak sobie pomyślałem, że się przejdę. Wiesz, taki mały szwendak przy zachodzie słońca. No, więc poszedłem na inną farmę. No wiesz. No. A pan McDonald farmę miał. I ja. O kurde. A! Jezu, buzer, co ty wyprawiasz? Krap. Dziadostwa nie lubię. Gdzie ten typ? Dobra, gdzie? Więcej butelek. Pusta. Widać ślady. Dobra, czyli nie ma cię w stodole. To on na farmie. To jak stodoła. Może nie. Buzer! Jesteś tu? Buzman! Poszedł się kimnąć chyba teraz. Po schodach, dobra. To gdzie teraz? Kolejna sypialnia. Muszę przeładować. I kolejna butelka piwa. Mokre łóżko. Lepiej nie dociekać. Buzer, gdzie jesteś? Buz! Dick, wiedziałem, że przyjdziesz. Napij się ze mną. Przejdźmy się. Buzer, gdzie ty jesteś? Rozejrzyj się, powiedz, co widzisz, co jest w okolicy. Potrzebuję jakiegoś punktu orientacyjnego. Już ci mówiłem. O, no, popatrz na to. Na co, buzer? Co widzisz? Droga. O rany, po prostu zniknęła. Jakby ktoś przyszedł i sam, nie wiem, jakby ją zmiótł. Droga zniknęła? No tak, i jakby ktoś przyszedł i po prostu ją zmiótł. Zniknęła. No. Idę. I nagle droga zniknęła. No, gdzie idziesz, buzer? Do domu. Tam właśnie idę. Do domu. Zostań tam. Zostań, poczekaj, zostań! Zostań gdzie jesteś, nie wychylaj się! Nasłuchuj motocykla, już jadę! Nie będę się ukrywał! Idę do domu, Dick! Do domu! Kurwa, buzer! Przyda mi się motor! Dobrze, że na hita padają przynajmniej. Ścierwa te. Zniszczona droga, zniszczona. Nie mogę być daleko. Gdzie do cholery znowu drogę? Boże, jak daleko naszedł. Co to? Kolejna butelka piwa. To tutaj. Znów mam drop. To musi być on. Wciąż sobie radzę. Ślady butów. Bingo. Nada się. Nie mogę go podwieźć bez motoru. Przyda mi się motor.
Boozer, jesteś tam? Zbliżam się, po twoich śladach. Idę po twoich śladach. Jak mnie uczyłeś, a? Boozer, słuchaj no chłopie, nie ruszaj się, co? Kurde, co tu za trzęsienie jakieś było? Tam jest! Pan Magdo... Trochę późno na przechadzkę. Hej, Dick! Jak leci, bracie? Buzer, gdzie ty leziesz? Do domu. Tak właśnie, bo nie mam... Jak... Nie mogę się doczekać powrotu na Górę O'Leary. Nie idę na żadną jebaną Górę O'Leary. Idę do Farewell. Cholera. Przestań, musimy się... Nie chcesz tego. A co? Spróbujesz mi przywalić? To ustaw się w kolejce za nimi. Dawać! Świetnie. Czyli już po nas? Tak ma się to skończyć. Już zjeżdżaj stąd. Nie, nie, nie wydaje mi się. Co, Boozer? Co? Bracie... Boozer? Pamiętasz, kiedy zginęła twoja kobieta? Co ci powiedziałem? Kiedy, John? Co ci powiedziałem, no? Znalazłem cię w połowie skrzynki whisky. Chciałeś się zapić na śmierć. Co ci powiedziałem? Chwyciłeś butelkę i wypiłeś duszkiem, a sporo tam było tej łychy. Powiedziałeś mi wtedy, że jeśli ja zapiję się na śmierć, to ty zrobisz to ze mną. Bo tak robią bracia. Czyli jak mówiłem, Boozer, to już koniec? Tak to się skończy? Oj, lepiej ranę. Dobra, wynośmy się stąd. Dawaj, dawaj, dawaj! Przecież jadę! No jedź szybciej! Samochody! Rozwalone samochody! Idę je, Boozer! Wow! Ładnie! Chyba się udało. Gdzie my jedziemy? No właściwie to nie wiem, gdzie ja mam jechać. Dobra, już wiem. Ale czy aby na pewno? Tak. To już wszystkie. Wyjdziemy z tego. Wiem, wiedziałem od początku. Hej, hej, Dick. Boozer, słuchaj. Chciałem tylko powiedzieć dzięki, bro. Naprawdę. Boozer. Weź może tak posłuchaj do cholery. Przyjechałeś tu i uratowałeś mój smutny tyłek. Znowu. Mam u ciebie dług, bro. Mam dług. Nie, nie, Boozer. Żaden dług. Słuchaj, gdyby nie ty, już dawno bym nie żył. Albo gorzej. Poradzisz sobie? No pewnie. Już słyszę, jak wzywa mnie łóżko. Helikopter, kurde, w ogniu. 1700. Mnie tu gdzie trzeba. No nic. Co tu dalej mamy? Hot Springs. Nie, pamiętam, że chciała coś Ricky chyba. Sprawdzę. Tak, Ricky. Znalazłem. No i co z nim? Cóż, powiedzmy, że jutro będzie potwornie skacowany. Skacowany? Dobra. Muszę o tym pamiętać, jak zajrzę do niego o 6 rano. Tak, tak. Dzięki Bogu. Zasłużył. Dick, grunt, że nic mu nie jest. Hej, Ricky. Mam do ciebie małą prośbę. Jasne, co jest, Dick? Chodzi o łapę Boozera. Widziałem ten hak, który dla niego zrobiłaś i jest świetny, ale może... Nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdyby zamiast haka miał, sam nie wiem, może coś w rodzaju noża albo jakiegoś ostrza, no wiesz... Oho, zaczekaj. Pomóż mi, proszę. Więc jak... Przykro mi to słyszeć. Czyli chcesz, żebym... zrobiła protetyczne ostrze dla Boozera?
No tak, pomyślałem, że poprawi mu to humor, że no wiesz... Czyli mam uzbroić Boozera? Użyłbym raczej innego słowa. Ja sobie robię tik. Myślę, że to świetny pomysł. Sprawdzę, jakie mam części i dam ci znać przez radio. Dobra? Okej. Okay. Luz. Lost Lake, zgłoś się. Deacon St. John do Żelaznego Majka. Znaleźliście je? Te materiały wybuchowe? Tak, Mike, mamy je. Skizo jest w drodze z naszymi znaleziskami. Słuchaj, Mike, musisz coś wiedzieć. To świetnie, świetnie. Ale nie będziemy mogli ich użyć, póki nie znajdziemy lądu. Wiesz o tym, prawda? Przejrzę nasze papiery. Mike, posłuchaj mnie. Skizo, on... Jezu, co teraz? Znowu chcieliście odstrzelić sobie łby? Nie, Mike, ale on... chce kierować obozem, Mike. Powiedział mi... Wiem, o tym masz za dobrze. Przecież mówiłem, Skizo myśli, że jestem pacyfistą i że przeze mnie wszyscy zginą. Cały czas o tym gada. Mike! Nick, słuchaj, Skizo ma swoje jazdy, ale... wszyscy jakieś mamy. Dzięki za troskę, ale potrafię o siebie zadbać. Mike, bez odbioru. Okej. Okay. Jezu. Co mamy? Pracuj z Ricky? No dobra. Dobra, jak sobie chcesz. Rób co uważasz. No idzie ten quest. Do Ricky. Nie wiem, chyba muszę iść tam do niej. Brak dostępnych zleceń. Chodź Ricky, bo współpracuj ze mną. Kurde, nie chcę ze mną współpracować. Dobra. To pewnie się pojawi, jak już będzie gotowe. Czyli mogę robić co innego. Hot Springs. Daleko. Ale z takim bakiem. Otwieramy. Ostatnio miałem całkiem pracowny. Co mogę dla ciebie zrobić? Nikt nie widział. O, nie masz już paliwa. Motocykl to straszny żarłok. Dzięki za odwiedziny. Tak? Witaj, Tucker. Dick, mamy spory problem. Pamiętasz Richarda Martsona? Jeździł kiedyś dla nas. Znaczy się Rick z Łamas Martson. No, pamiętam go. Myślałem, że Alkaj wywalił go z obozu. Bo wywalił, ale najwyraźniej Marsden nie odpuścił. Dołączył do włóczęgów z Black Crater i razem z nim zaatakował nasz transport. Straciliśmy 3 ludzi. Ach, kurwa. I tak nigdy nie lubiłem tego chujka. Zajmę się nim. Dzięki. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Dobra, będzie trochę akcji. I może wpadnie kolejne 2 koła. Niedaleko. Let's go. No idealny skok wręcz. Nie powiem. Cześć, Dick. To ci się powinno spodobać. Mike? No cześć, co tam? Ricky dała mi listę zakupów dla Boozera bodajże. Miałem się do ciebie odezwać. Spoko, tylko gdzie jest Ricky? Załatwia coś z Ady, nie wnikam. W każdym razie, Ricky potrzebuje ocynkowanej metalowej rurki. Używa się takich na budowach. Poza tym myśliwskiego noża ze stopu węgowego, no i trochę złomu. Domyślasz się, po co jej to wszystko? Nie, Mike, jak powiedziałeś, nie wnikam. Tylko bez odbioru. Dobra, to czego potrzebuję? Potrzebuję noża, metalowej rurki i złomu. O Jezu, Ricky. Metalowa rurka. To nie może być byle jaka rurka, prawda? Muszę znaleźć jakąś na placu budowy. Zaraz. Jedną chwilę.
Był taki dom. W budowie, w Marion Forks. Pewnie tam coś znajdę. Dobra, Ariku Marsdonie, gdzie jesteś? Złama się jeden. Musisz gdzieś tutaj być. Ojoj, jakusze mam. Szlak, teraz! Buzer, jesteś tam? Tadek, właśnie skończyłem robotę. Cały poranek targałem... Man down. O Jezu, jebany schizo. Zawłóczeniem się posyfie w sensie. A co tam robisz? Wciąż ganiasz za Niro? Jeździsz za tymi śmigłowcami? No. Udało się? Znaczy ustalić, co stało się z Sarą? Nie, jeszcze nie. Jak długo jeszcze pozwolisz wodzić się za nos? To nie tak. W sensie, on bada sprawę, a to trwa. Tylko nie rób sobie nadziei, bro. To wszystko. Bez odbioru. Tucker, jestem tu. Ten twój gość, Marsdon, chyba znalazł sobie całą armię. Ha, jakoś mnie to nie dziwi. Nieważne zresztą. Do takich jak on lgną wszystkie menty z syfu. Chcesz, żebym wysłała do ciebie Alkaja? Nie, dam sobie radę. Co on miał na sobie, kiedy zaatakowano twoich ludzi? To co zawsze. Nosił taki płaszcz do kolan, czarny, no i kowbojski kapelusz. Dick. Krab. Jasne, bez odbioru. Wow! Co ty? Koleś. Hej, wpadnij do nas w wolnej chwili. Musimy pogadać, to ważne. Cześć, Ricky. No dobra, zajrzę do was. Bez odbioru. Jak pomiędzy strzałem a strzałem na radyjku. Chodź, Ricky. Lubię uciekać. Oj. Kurde, gdzie to? O, tam jest? Pieprzona teoria spiskowa. No tak. Wiadomo, koniki polne uzbroiły się po zęby, przeprowadziły atak, powybijały te cholerne mrówki i wszystko pozabierały. No więc, jeśli chcesz posługiwać się przypowieściami, to wybierz odpowiednie. Tylko za sam kapel. Dan. Ten koleś tam się chowa. Nie wiem, czy ja go tutaj dorżnę w taki sposób. Jest, leży. Jeszcze ktoś? Okej. To gdzie? Kurde, jak ten znacznik wariuje na minimapie. Nie wiadomo, gdzie jest typ.
Dobra, wracam do motocykla. Job done. To Tucker. Podczas walki, aha. No faktycznie, bo jeszcze tam ktoś niby został. Że nie wiadomo dzień. Aj, walić go. Chociaż... No widzę jeden minus, bo zawsze jak się wykończy jakiś obóz, to jest chyba informacja o tym, że jest tutaj wejście podziemne do bunkra. A ja w tym momencie nie mam takiej informacji. Black Crater. Kurczaczek. Dobra, pojadę tam. Może się odważy wyjść na mnie. A, walić. Buzer, zgłoś się. Tu Dick. Pewnie śpi. Dick, to ty? Kurde, wybacz chłopie, ja nie chciałem cię obudzić. Po pracy z łopatą przez cały dzień. Odpływam, kiedy tylko się położę. No a to co tam chciałeś? Tylko sprawdzam, co u ciebie, brachu. Upewniam się, że znowu... No wiesz... Nie zapijesz się. Taker będzie zadowolona. Otwieramy bramę. Zgłoś się. Tu Dick. Pewnie śpi. Dick? To ty? Kurde, wybacz chłopie, ja nie chciałem cię obudzić. Brachu, po pracy z łopatą przez cały dzień odpływam, kiedy tylko się położę. No a to co tam chciałeś? Tylko sprawdzam, co u ciebie, brachu. Upewniam się, że znowu, no wiesz, nie poszedłeś w nocne tango z hordą. Hej, nie martw się o mnie. W sumie to ty wybrałeś się na imprezę. Hej, muszę się zdrzemnąć. Pogadamy później, bye. No to bajo, dawaj Tucker, załatwmy to. Hej Tucker, mam twój kapelusz. Dobra robota. Mocno się stawiał? A zapłacisz więcej, jak powiem, że tak? Nie. To co za różnica? Po prostu bawi mnie myśl o tym, że sukinsyn cierpiał, zanim się wykrwawił. Jezu, Tucker, ja nie robię tego wszystkiego dla zabawy. Ile? 4 koła, prawie nice. No teraz już można powiedzieć, że jestem w połowie. Elegancko. Mogłaby dać od razu jakieś zlecenie kolejne. Szkoda. Dobra, co tu mamy? Mike. A tutaj dla Buzera rzeczy. No to jedziemy do koleżki. Pewno, że tak. Paliwko jest, naboje chyba też są. Można śmigać. Kurde, ja w ogóle mam dwie te torby z nabojami, a jeszcze ani razu nie przydarzyło mi się, żebym je użył. No, kiedyś na początku jak testowałem, jak to działa, ale od tamtego momentu w ogóle. Zarobili milion.
skazione na odprowadzenie swoich tajnych operacji, niszcząc jednocześnie serce i duszę tego pięknego kraju. Ale na szczęście to już przeszłość. Przynajmniej dla moich pobratymców. Pozostańcie trzeźwi. Pozostańcie przy życiu. Umarł kompensatia wolne orego. Nie wierzcie kłamstwu. Tak! A straciłeś kiedyś rękę, Kow? Może jak stracisz, to sam będziesz potrzebował butelki whisky. Albo dwóch, a nawet trzech. A póki co, zamknij może tę jebaną mordę. Szkoda, że mu tak nie powie na żywo. Taki trial, to ja rozumiem. Dobra, jest ten domek, w którym ponoć jakaś rurka. Metalowa rurka. I tyle. Powinna się nadać. Nóż. Gdzie ja niby znajdę ten nóż? Zaraz. Gdzie był ten sklep sportowy? No to jazda. Pełniutko. Git. Do sklepu. A to już tu? Tutaj jest. To teraz muszę tylko znaleźć nóż. Się przyjrzeć dokładniej. Dobra, co my tu mamy? Teraz jesteś mój. Szlak nie w tę stronę. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Mam cię. Kurde. O kurde, nawet jak ja... O lol. Jak robię uniki, to też mnie walnęły. Ścierwo saksońskie. Jest nóż? Jesz. Dziwnie wygląda. Nie, złomu to ja powinienem chyba mieć. Gdzie po ten złom? Dobra, tu nic nie ma. Wow, co to było? Młocz, zwykły młocz. Zaraz, bo ja się gubię i motam teraz. Zbierz złom, 5 na 10. No i już rozumiem. Tu nie będzie. Dobra, mimo wszystko tak naprawdę nie będzie takie proste zadanie. O, chyba że tu. Jup. Powinno być max. Fuck, 8. Dobra, jeszcze tu jest z przodu. O, tyle powinno wystarczyć. Gitara. Mam wszystko. Teraz trzeba podrzucić do Riki. Riki tiki, polityki. Imek. Co ja walczę? Jestem w strefie walki jakiejś. A to dziwna sprawa. Może jakaś horda tutaj po prostu się napatoczyła. To jest to.
cholerny wyjazd. Otworzyć bramę! On już tu bywał! Open the gate! Dobra, Ricky, twórz bazerowi kuźwa rakietę zamiast ramienia. Hej! Hej! Mam te części, o które prosiłaś. Świetnie, to wpadnij niedługo, a zobaczę, co da się zrobić. Ricky... Dzięki. Luz, Buzer to jeden z nas. Tysiąc dwieście. Oj, słabizna. Pamiętam, jak raz uratowałem dwóch po prostu pachołków gdzieś ze znaku zapytania i cztery koła mi wpadło. I to tam, gdzie chciałem. Dobrze, co tu mamy teraz? Wróć do obozu żelaznego Majka i porozmawiaj z Ricky. Ej no. Halo. Przecież jestem. Jest tu coś? Dostępne zlecenie, świetnie. Dobrze cię widzę. To ja najpierw zatankuję. Jak tam leci, Baz? Prawie nie masz benzyny, Dick. Potrzebujesz paliwa? Dobra, Dan. Jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Do zobaczenia, Dick. Dick, dzięki Bogu. Co się stało, Ricky? Znasz faceta nazwiskiem Joshua Harper? Harpa? No, tak, znam go. Nigdy nie ufałem temu sukinsynowi. Nosił czarną bandanę owiniętą wokół głowy, jakby był jakimś zasranym hipsterem czy coś. Najwyraźniej miałeś nosa. Gość strzelił Danowi Lane'owi w plecy. Poszło o karty, a potem prysnął. O Jezu, gdzie teraz jest? Patrol widział, jak zmierza na południe. Byli za bardzo przerażeni, żeby go zatrzymywać. Chyba spotkał się z grupą włóczęgów. Naprawdę przyda nam się twoja pomoc. Dobra, to zajmę się tym. Zaznaczyłam miejsce, gdzie go widzieli. Dzięki, Dick. Roger Dead. Wyruszamy na polowanko. Hej, Deacon. Baz. No i co? Miałeś zaznaczyć? Aha. Okej. Okay. Dobra, czy ja się gdzieś tu teleportnę? No, będzie trochę szybciej. Bawcie się dobrze. Nie ma kogo ratować. Szkoda, że te radia nie mają... Oj, radia. Motory nie miały zainstalowanego jakiegoś radia. Kurde, pewnie, że ja sobie poradzę. Nie było pytania, bez odbioru. O, to krzykacz chyba. O, wow! Tego jeszcze nie grali. Się jednak trochę. Gdzie jestem? Dick, znalazłeś go? Tak. Słyszę strzały. Nie, no tylko tu jest Rój, który dopadł go, zanim mi się to udało. Jezu. Dobra, wróć z jego bandaną. Ludzie Dana będą chcieli mieć dowód, że nie żyje. Okej, tylko może być trochę uszczelniony, ale jasne, spoko. Wow. Nieźle mi dojechał. Leżysz, gościu. Wszyscy? Wszyscy.
Dobra, lecznę się jeszcze raz. Dawaj mi te bandażyki. Jest i krzykacz. O. Chyba mogę coś z tego zrobić. Spoko, mam ją. O, matko, ale uświniona. Zobaczmy. No, chyba żartujesz. Dawaj mi mojego baseballka zupgrade'owanego na toporka. Wracamy do bazy. Kiedyś w towarzystwie ochrony zwierząt. Zaraz prosto w te bruzdę. Okej, łapię. To teraz to umocuję, dobra? I od razu lepiej. Okej. Hej, bracie. Zobacz, co zrobiła Riki. Co? Mam nową zabawkę. A, to było akurat wygląda zajebiście, Buzer. Hej, mógłbym być jednym z tych pieprzonych muszkieterów. Hangar! Jebany wieczysty. Może to jednak nie był taki dobry pomysł. Może. Okej. Skubany wbił się w drewno. Jest ślad? Nie ma. Dobra, co tam kolejne jest? Co my mamy? Poszło karty. Zlecenie dla Lost. A to wydało mi się, że... Przez chwilę to zrobiłem. Do kogo miałem to oddać? Szpieguj dla O'Briana. Aha, po prostu. Nie oddałem tego. Zakończ zlecenie. Cześć, Ricky. Tu jest bandana Harpera. Ale uświniona. No, to samo powiedziałem. Dzięki, Dick. Przekażę ludziom Dana. Ładnie, 10k. Idę w reputacji łeb w łeb niemalże z starą Tucker. Dobra, i został jeden, czyli ostatni raz szpieguj dla O'Briana, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie go skomentować i zostawić łapki w górę. Ja się z Wami żegnam, na razie, cześć!